Dzień dobry, Małolat z tej strony, wytwórnia Coca Beats. Witam serdecznie, Romek Boski, Kraków, wielki wizjoner, producent, artysta, rzemieślnik oraz ojciec. Elo, elo, z tej strony Diok z ekipy Hi-Fi Banda, prosto label 2013. Magazyn Serio, witamy serdecznie. Puls, emocje, komentarz. Piotr Najsztub, Jacek Żakowski. Bardzo mi przyjemnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... No tak się zaśmieję, bo będziemy rozmawiać o rzeczach śmiesznych. Czy będziemy rozmawiać o... No właśnie, kolega się zaśmiał. O bece z rapu. Ja chciałem zacząć takim krótkim, acz treściwym pytaniem. Panowie, wchodzicie na glam rap? Znasz kogoś, kto tam nie wchodzi? No właśnie, pytanie retoryczne. Zdarzyło się, no. Zdarzyło się. Tak. A czy coś was ostatnio tak szczerze ubawiło? Z kontentu, że tak powiem, zawartego w komentarzach? Proszę bardzo. Rzut fanem ze sceny. Rzut fanem. Tak, to było zabawne. Faktycznie, chociaż powiem ci, jest tam jeszcze wiele innych dobrych przeróbek z moim udziałem. Jestem tam dosyć częstym gościem. Ale nie jesteś w pierwszej trójce najbardziej popularnej. Wydaje mi się, że jednak nie. Muszę coś z tym zrobić. Pierwsza trójca od trzeciego miejsca zacznę. Chociaż w sumie, tak, będzie to trójca. My możemy się znajdować jako tacy najbardziej, że tak powiem, tak? Prawda? Na tym. Na drugim miejscu jest chyba Bonus z Ciemnej Strefy. No a na pierwszym niepodzielnie niczym Van Gogh Magic. No ja tak. Myślę, że ja to różnie. Jednak ja myślę, że na pierwszym miejscu ex aequo jest Peja z PDF-em w ostatnim czasie. Aha, no ale Eldo również, jeśli chodzi o, wiesz, o sytuację. Ale to w jakiejś kategorii danej, czy tam memy, czy co? Bo no tak, memy, tak, bo to są te, wiesz, memy. No, ale spotkaliśmy się tu na poważne rozmowy. Po to właśnie was tutaj ściągnęliśmy, żeby pogadać o tym, jaki jest w ogóle stosunek wasz do tego, bo jakby zaobserwowałem dwa różne stanowiska. Czyli albo mamy stanowisko takie właśnie bliższe, powiedzmy, Leszkowi, który przejmuje się, przynajmniej ja to tak widzę, że jakby troszeczkę nie ma dystansu do tego, że się z niego śmieją. Wypiera to, wręcz to wypiera. Ma jakiś taki sygnał. Chcieliśmy go bardzo zaprosić zresztą do tego programu, ale się nie udało, bo nie ma go w mieście. Druga postawa jest taka, że po prostu ktoś się z tego sam chwyta i sam z siebie się zaczyna śmiać. Więc jak to jest na przykład w waszym przypadku? Czy nie wiem, bardziej jesteście skłonni się z siebie pośmiać, czy na przykład ty, jak miałeś sytuację Hada, sześciogwiazdkowy skurcz i nagle zaczęła się pompa jakby z Hi-Fi Bandy, wiesz, to jak do tego podszedłeś? Wiadomo, na początku w jakiś sposób mnie to irytowało, jakby głównie w sytuacji, w której jeszcze jakby była to świeża sprawa. Śmiałem się z tego jakby też z drugiej strony od samego początku, bo dużo osób nie zrozumiało jakby mojego follow-upu do filmu Chłopaki nie płaczą i jakby wers o pościgach, strzelinach pochodzi, wiesz, jakby od Bolca, nie był to mój wymysł do kawałka. Nikt tego nie złapał, wszyscy tam uznali, że wiesz, że latam z pistoletem i się poczułem, że pościgi i strzelanin to jest mój chleb powszedni. Bardziej film o facecie w łódce, no ale co zrobisz, wiesz. No, ale z drugiej strony, wiesz, jakby z jednej strony ludzie chwytają się jakichś tam pojedynczych wersów, z drugiej strony wrzucam zdjęcie Audi A7 spod Mark Polu u mnie pod sklepem, wychodząc, mówią, fajna fura, wrzucam na Instagram i za chwilę widzę na glawiapie informację, że Diok skupił Audi A7, więc jakby wiesz, no, wszystko ma dwie strony. No, jest to cała seria przeróbek w ogóle, które polegają na bardzo dosłownym traktowaniu tekstów, nie? Ona jest, moim zdaniem, najbardziej zabawna, kiedy jakby no ta z Hemgru, na przykład ten klasyczny przykład, ta suka, która leci na siano i ten pies, który jest doklejony do odrzutowca pikującego w stuk siana. No tak, ja widziałem taką przeróbkę, że był wilk poza skrzyżowaniem i na skrzyżowaniu policja i było napisane wilku jest poza kontrolą. Słuchajcie, przerwiemy na chwilę na klipa i wracamy do was po przerwie. Przecież to my wprost siedzimy i wszystkie te hashtag rajpardy.